Cześć. Gdy pracowałem w Anglii, wspierając młodzież w spektrum autyzmu, zaskoczyło mnie, że w ośrodku pracował wychowawca, który sam był w spektrum. Kiedy poznałem jego historię, dowiedziałem się, że swoją diagnozę otrzymał w takich okolicznościach, że jego córka próbowała przez niego popełnić samobójstwo, a później jak poradził sobie z różnego rodzaju problemami związanymi w spektrum, pomyślałem, to temat na książkę. I właśnie taka książka powstała. Mam okazję dzisiaj zachęcić Was do przeczytania historii tytułowego chłopca z książki A Boy Called Arsenal i również zaprosić Was do obejrzenia wywiadu z Arsenalem, który dzisiaj jest moim przyjacielem, który odpowie też na pytania, dlaczego warto zatrudniać osoby w spektrum autyzmu i jak może wyglądać ich kariera zawodowa. Arsenal, dziękuję za wzięcie udziału w tej rozmowie. Arsenal jest osobą w spektrum autyzmu i moim przyjacielem, współpracownikiem. Razem pracowaliśmy dla organizacji Autism Wessex w Anglii. Jest to organizacja, która wspiera osoby w spektrum autyzmu. Arsenal, czy mógłbyś powiedzieć kilka słów o sobie i opowiedzieć także o książce na twój temat? A Boy Called Arsenal to nazwa tej książki. Chłopiec, który nazywa się Arsenal. Kilka słów dla tych, którzy chcieliby więcej dowiedzieć się na temat książki i na temat funkcjonowania osób w spektrum autyzmu. A także, czy mógłbyś naszym słuchaczom wyjaśnić swoje imię, bo jest dosyć nietypowe. Witam wszystkich, nazywam się Arsenal Wittig. Urodziłem się w 1962 roku pod innym imieniem. Ale kiedy miałem 9 lat, przeżyłem traumę i od tego czasu uzależniłem się od futbolu. Miałem obsesję dotyczącą konkretnej drużyny, która nazywa się Arsenal. I od tej pory ja też byłem nazywany właśnie tym imieniem. Około 1983 roku miałem bardzo poważny wypadek w pracy. Wylądowałem wtedy w szpitalu. Zabrał mnie tam mój szef i gdy został zapytany o moje dane, o moje imię, odpowiedział, że nazywam się Arsenal Wittig. Oni odpowiedzieli OK. Sprawdzili to w szpitalu i za parę minut wrócili, mówiąc, że nie mają takich danych. Więc zapytali mnie, jak się nazywam i potwierdziłem, Arsenal Wittig. Oni ponownie sprawdzili moje dane i nie mogli znaleźć takiego zapisu. Później pojawili się moi rodzice i pielęgniarki poprosiły ich o wypełnienie formularza rejestracyjnego, napisanie tam mojego... No i oni napisali Arsenal Wittig. Okazało się, że dalej nie mogą tego imienia znaleźć, kiedy mama i tata wyszli na kawę. Pamiętam, jak tata powiedział do mamy, wiesz, dlaczego nie mogli znaleźć jego danych? Dlatego, że to nie jest jego prawdziwe imię. Więc kiedy wyszedłem ze szpitala, zmieniłem to imię formalnie i jestem znany pod tym imieniem przez 41 lat, no teraz 51 lat. A co miałeś na myśli, mówiąc, że jesteś, że byłeś uzależniony od futbolu? Co to oznacza? Rozumiesz, jak to jest być uzależnionym od alkoholu albo od narkotyków, prawda? Ja byłem uzależniony od futbolu, od meczy Arsenalu w taki sposób, że to zaczęło dominować moje życie. Każdą pracę, którą miałem od 9 do 5, dostosowywałem do meczy. Ten mecz i jeżdżenie na mecz mogło być w środku tygodnia, mogło być w weekend. Pamiętam, kiedy mój brat brał ślub. To było akurat dnia, kiedy grał Arsenal i byłem na niego i na jego żonę bardzo wściekły, że ten ślub jest podczas meczu. I mniej więcej w połowie ceremonii ja już nie mogłem tego wytrzymać.
Więc wyszedłem w połowie i złapałem pociąg do Londynu, żeby jechać na mecz. W mojej głowie ja nie mogłem zrozumieć, kiedy Arsenal przegrywał. I kiedy oni przegrywali, miałem epizody samouszkadzania się. Po prostu sam siebie uderzałem. I też kiedy grali przeciwko konkretnym drużynom, kiedy to było ważne, popełniałem próby samobójcze, miałem próby samobójcze kilka razy, więc to jest uzależnienie, to naprawdę jest uzależnienie. Więc to po prostu zdominowało moje życie. To była najważniejsza rzecz w moim życiu. I kiedy byłem w szpitalu w 2011 roku i tam specjaliści powiedzieli, że to uzależnienie, zareagowałem w taki sposób, mówiąc, nie, ja nie piję, nie biorę narkotyków. I potem oni mi to wytłumaczyli, zapytali, czy futbol dominuje moje życie. Odpowiedziałem, że tak. Więc wyjaśnili mi, że to jest uzależnienie. Więc to było moje uzależnienie od futbolu. I teraz nie byłem na stadionie, żeby obejrzeć mecz od 7 lat. Nie mogę też oglądać meczu na żywo w telewizji. Mogę oglądać takie szybkie skróty, ale tylko wtedy, jeśli wcześniej znam wynik. Więc nauczyłeś się pewnych strategii, żeby wypełnić sobie czas podczas meczu, żeby być wtedy czymś zajętym, a także żeby powstrzymać się od samouszkadzania w momencie, kiedy widziałeś wynik meczu. Tak, tak, dokładnie. A co powiesz, jeśli chodzi o dobre emocje związane z twoim imieniem, bo wiem, że takie też, jak się z nim czujesz teraz i dlaczego zatrzymałeś to imię, dlaczego je zachowałeś, mimo tego, że przyniosło ci trochę kłopotów. Dlaczego je zachowałem? Dlatego, że to było moje imię, byłem znany pod tym imieniem, odkąd miałem 9 lat. Także jeśli zajrzysz do książki o mnie, tam jest taki rozdział niewypowiedziane, więc ci, którzy będą chcieli przeczytać ten rozdział, będą wiedzieli, dlaczego zachowałem to imię. Więc tutaj nie będę uprzedzał faktów, nie będę spoilerował. Można to przeczytać w książce. Tak, zdecydowanie polecamy zajrzeć do książki, żeby tą kwestię wyjaśnić, żeby się przekonać. I pewnie w trakcie tej rozmowy będziemy wracać do słów i do symboli, które przywołują dobre wspomnienia, z którymi masz dobre skojarzenia, bo to przecież nie tylko imię. Wspomniałeś, że takim przełomowym punktem w twoim życiu był rok 2011, kiedy przebywałeś w szpitalu i kiedy usłyszałeś chociażby o tym uzależnieniu od futbolu, ale także to był moment, w którym dostałeś diagnozę spektrum autyzmu. Czy dobrze to rozumiem? Tak, byłem zdiagnozowany jako osoba w spektrum 26 maja 2011 roku i miałem wtedy 49 lat. Tak. Chcesz, żebym ci powiedział, w jakich okolicznościach dostałem diagnozę? Pewnie. W 2010 moja córka Samantha przyszła do domu, weszła do kuchni, cała zalana łzami. Po powrocie ze szkoły płakała, co się sprawiło przykrość. Podeszła do mnie w kuchni i położyła głowę na moim ramieniu, na mojej klatce i płakała. Nie wiedziałem, jak zareagować. Wtedy do kuchni weszła moja była żona i dawała mi znaki, mówiła, przytul ją, przytul ją. A ja nie mogłem tego zrobić. Nigdy do tego momentu nie tuliłem dzieci. Nie byłem w stanie.
sam później poszła spać z taką myślą, że jej nie kocham, bo jej nie przytuliłem. I tej nocy ona próbowała popełnić samobójstwo. Wylądowała w szpitalu. Następnego dnia w szpitalu zapytali jej przy mnie sam, dlaczego próbowałaś odebrać sobie życie. Zapytali, z jakiego powodu, czy wie, i ona odpowiedziała tak. I w tym momencie wskazała na mnie, powiedziała przez niego. Potem wymieniła około 30 rzeczy, takich, które robiłem, które były powodem. Oni słuchali i lekarze zapytali, Arsenal, w jakim procencie to jest prawda, jak to oceniasz, co z tego jest prawdą, co tutaj usłyszeliśmy. I ja odpowiedziałem, że wszystko. Więc oni zdziwieni odpowiedzieli, okej. Wtedy ja sobie przypomniałem i powiedziałem im, a nie, jest jedna rzecz pośród tych, których nie robię. Pokazałem im wtedy swoje ręce i mówię, ja się nie uszkadzam, nie robię sobie krzywdy. Oni popatrzyli na mnie i zapytali, skąd te siniaki w takim razie na moim czole? Odpowiedziałem, no to z tego powodu, że uderzyłem się, po prostu uderzyłem się własną pięścią. To siniaki z tych momentów, kiedy sam siebie uderzam. Zapytali, dlaczego mam podbite oczy? Odpowiedziałem, że no dlatego, że się uderzam w twarz. I oni wtedy mi powiedzieli, że to właśnie samouszkadzanie, że to jest ranienie samego siebie. Byłem zdziwiony. Nigdy o tym nie wiedziałem. Miałem wtedy 49 lat i odkąd pamiętam, od wieku 9 lat codziennie wyrządzałem sobie krzywdę, uszkadzałem się i nie miałem o tym pojęcia. Nie wiedziałem, że to właśnie oznacza. Dla mnie to było coś normalnego. Nigdy nikt nie próbował mi tego wytłumaczyć albo mnie zatrzymać, jakoś powstrzymać. Dla mnie to było normalne. Co się wtedy stało, co zacząłem robić? No przede wszystkim zacząłem to obserwować, prowadziłem dziennik. Za każdym razem, kiedy się uderzyłem, zrobiłem sobie krzywdę, zapisywałem to w tym dzienniku. Tak było przez rok. Zapisywałem tam wszystko. Jeśli taki epizod się wydarzył, o której to było, kto był przy mnie, jaka była pogoda. I to, co zacząłem wtedy zauważać, to takie wyzwalacze rzeczy, które wyprowadzały mnie z równowagi. Na przykład, że to było w dzień, kiedy był mecz, albo dzieci zrobiły coś niewłaściwego. Niewłaściwego przynajmniej dla mnie. Może coś, co mi nie odpowiadało. I zacząłem w ten sposób obserwować takie swoje wyzwalacze. To, co zrobiłem później, to miałem ich listę i do każdego takiego wyzwalacza, do każdego takiego triggera po prostu nauczyłem się strategii, miałem odpowiednią strategię zachowania. I teraz nie zrobiłem sobie krzywdy od wtorku, 18 sierpnia 2014 roku, więc to już 8 lat. Gratuluję. I mam ze sobą tę strategię cały czas. Niezależnie gdzie pójdę, mam strategię. I to były takie rzeczy, z których sobie nie zdawałem sprawy. Samantha powiedziała im, jaki byłem, w jaki sposób się zachowywałem. Kiedy na to spojrzę teraz, myślę sobie, mój Boże. Na przykład, kiedy ona zmywała naczynia, podchodziłem do niej i mówiłem, źle to myjesz. Bo kiedy ja je myję, układam je wszystkie w odpowiednim porządku. Zaczynam od mycia najmniejszych i później je odkładam i tak dalej. A kiedy Samantha je myła, ona po prostu myła je wszystkie razem. Robiła to w przypadkowym porządku. No i kiedy ja na to patrzyłem, myślałem sobie, że jeśli ona to robi inaczej niż ja, robi to źle. Więc za każdym razem, kiedy Sam robiła coś inaczej niż ja,
Nie mogłem tego znieść. Po prostu nie mogłem tego znieść. I to były proste rzeczy, takie jak na przykład to, że ona mogła wpaść do domu na pół godziny i odkładała swoją kurtkę na krześle. Z tyłu, na oparciu krzesła. I wtedy ja natychmiast do niej podchodziłem i pytałem, czy to jest krzesło, czy wieszak. Ona odpowiadała, że wieszak i natychmiast kazałem jej iść w takim razie i odwiesić kurtkę na wieszak. I ona wtedy mówiła, no, zrobię to za 10 minut. A ja mówiłem, nie, teraz odwieź to na wieszak. I to jest to, jaki byłem w tamtym czasie. Po prostu wszystko musiało być zrobione po mojej myśli, w taki sposób, jak ja chciałem. Też jednego dnia wracałem z dziewczynkami ze szkoły, z córkami i one zapytały, tato, możemy iść tą drogą, inną drogą? I wiesz co, no to nie była żadna różnica, to nie zrobiłoby różnicy, ale nie mogłem tego znieść, nie mogłem tego znieść. I wiesz co, jedna po prostu odeszła, poszła swoją drogą, a ja na środku ulicy krzyczę, wracaj tu. I zaczynam się uderzać w głowę na środku ulicy. I no to były szalone dni, to były po prostu szalone dni. Mógłbym o takich sytuacjach, takich wyzwalaczach mojej autoagresji opowiadać ci cały dzień. Mam ich bardzo dużo, ale mam też strategię, teraz mam strategię na to. I robisz bardzo dobrze, trzymając się tych strategii, wykonujesz bardzo dobrą robotę. Gratulacje. I robisz bardzo dobrą robotę, trzymając się tych strategii. A faktycznie te sytuacje musiały być bardzo ciężkie dla dziewczynek i wyobrażam sobie, że to był jeden z powodów, dla których Samantha wtedy próbowała popełnić samobójstwo. I niestety taka próba miała miejsce, ale teraz panujesz nad tymi zachowaniami i mówiłeś o kilku takich sytuacjach, gdzie po prostu ty rozumiałeś inaczej swoje zachowania, inaczej do nich podchodziłeś. I tak na przykład domyślam się, że było z samouszkadzaniem, z tą autoagresją. Nie wiedziałeś, że siebie ranisz, dlatego że nie ciąłeś się, tak? Nie podcinałeś sobie żył. Dlatego tego nie rozumiałeś jako samouszkadzanie? Tak, tak. W mojej głowie samouszkadzanie to jest cięcie się, podcinanie sobie żył, więc nigdy nie wiedziałem, że uderzanie się to jest robienie sobie krzywdy. Nigdy tego nie wiedziałem. Wiesz, odkąd byłem zdiagnozowany, miałem 3 prześwietlenia mózgu. Z tego powodu, że miałem tak dużo siniaków na głowie. Miałem badanie mózgu, żeby sprawdzić, czy sobie czegoś poważnego nie zrobiłem. Mogłem sobie zrobić krzywdę, bo uderzałem na przykład głową o ścianę. Byłem w stanie robić coś takiego. Ale jedna rzecz, którą mogę powiedzieć z ręką na sercu, nigdy nie wiedziałem, że to się wydarzy, nigdy nie wiedziałem, że zacznę się tak zachowywać. Po prostu coś mnie wyprowadzało z równowagi i nagle znajdowałem się w takim stanie, że to zaczynało przejmować kontrolę. Byłem w stanie demolować dom, kiedy Arsenal przegrywał, a chwilę po tym rozglądać się po mieszkaniu i pytać mojej żony, co tutaj się stało, co tu się wydarzyło. Kiedy ona odpowiadała, że ja to wszystko rozwaliłem. I wtedy ja do niej mówiłem, niemożliwe, że ja to zrobiłem, może to dzieci. A ona odpowiadała, Arsenal, to ty to wszystko rozwaliłeś. Więc musiałem być poza kontrolą. I wtedy, kiedy Samantha wyszła ze szpitala, pamiętam, że moja ówczesna żona poszła do lekarza w tym szpitalu i powiedziała, mój mąż właśnie został zdiagnozowany jako osoba w spektrum autyzmu w wieku 49 lat. Czy on będzie w stanie się zmienić? Zapytała tego lekarza. Później żona mi opowiadała, że ten lekarz zajrzał do komputera, wpisał tam, czym jest autyzm, spojrzał na nią i powiedział, zdiagnozowany w wieku 49 lat, nie będzie w stanie się zmienić. Wtedy ona przyszła do domu
powiedziała nam o tym, usłyszała to sam moja córka i powiedziała do niej: wybieraj, ja albo tata. Wtedy moja żona na mnie spojrzała i powiedziała: chcę rozwodu. I rozwiedliśmy się, dostaliśmy rozwód 17 kwietnia 2012 roku, po 20 latach małżeństwa. A teraz mam prelekcję na temat tego, czym jest autyzm, czym jest autoagresja, samouszkadzanie, na temat prób samobójczych w szkołach i w innych organizacjach. I moja córka sam chodzi tam ze mną, jest tam ze mną. I po takich spotkaniach wspólnie bierzemy udział w takich sesjach pytań. I pamiętam, jak raz padło takie pytanie do mojej córki, do Sam: Sam, czy tata cię kiedyś uderzył? I wiesz co? Całe moje ciało zadrżało, po prostu nie mogłem się ruszyć. I wtedy moja córka powiedziała: muszę to zaznaczyć, że mój tata nigdy mnie nie uderzył. Był w stanie uderzyć siebie, walić głową o ścianę, uderzać pięściami o przedmioty, ale nigdy, nigdy mnie nie uderzył. Więc 2011 zmienił wszystko, naprawdę wszystko zmienił. Kiedy byłem w szpitalu, oni specjaliści zapytali mnie, czy kiedyś rozważałem pracę polegającą na wsparciu osób w spektrum. Odpowiedziałem, że nie, a oni powiedzieli: wiesz, ta twoja pasja, to staranie, żeby sobie pomóc, naprawdę mógłbyś pomóc też innym. To staranie, by zrozumieć autyzm, mógłbyś pomóc dużej ilości osób. Więc powiedziałem: dobrze. I oni ustalili dla mnie rozmowę kwalifikacyjną z NHS-em, odpowiednikiem polskiego NFZ-u. Więc poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną i wydawało mi się, że to będzie takie zwykłe interwiu, ale to było interwiu na zasadzie wywiadu takiego telewizyjnego. Były wszędzie światła, miałem zrobiony make-up, miałem mikrofon na koszulce i wszystko. Więc udzieliłem tego wywiadu i naprawdę mi się podobało. To naprawdę na mnie wpłynęło. Uświadomiłem sobie, że naprawdę lubię się dowiadywać nowych rzeczy o tym autyzmie. I od tamtego czasu tak pracowałem. Obecnie mam przerwę w pracy od roku ze względu na swoją kondycję psychiczną, ale nadal odwiedzam studentów, odwiedzam uczniów, podopiecznych. I wiesz co, to naprawdę daje mi bardzo dużo energii. To daje mi takiego kopa. Na przykład uczenie studentów, uczenie podopiecznych o tym, czego mogą spodziewać się w otoczeniu, w świecie, na zewnątrz, kiedy wychodzą na przykład z domu. Jak przygotować się na te wszystkie rzeczy, na dźwięki samochodów, krzyki ludzi, dźwięk wiatru. Arsenal, więc droga, którą przeszedłeś, była naprawdę długą podróżą. Musiałeś nauczyć się nowych rzeczy, nowego sposobu myślenia, nowego przetwarzania informacji. To, o czym opowiadasz, to na przykład bycie bardziej elastycznym, jeśli chodzi o reagowanie na przykład na to, co cię spotyka, na zachowania innych ludzi, bycie pod tym względem bardziej elastycznym. Również w reagowaniu na innych ludzi, na akceptowaniu tego, że robią coś inaczej, na przykład, że inaczej zmywają naczynia. Musiałeś zmienić swoje oczekiwania co do tego, że ludzie robią różne rzeczy w różny sposób, nie zawsze zgodnie z jakimś określonym scenariuszem czy z tym, co ty masz w głowie. I to część naturalna dla autyzmu, tak, że ludzie się uczą takich rzeczy. Ale doszedłeś w tym do punktu, gdzie to ty uczysz innych ludzi, w jaki sposób mogą przystosować się do tego świata i w jaki sposób mogą opanowywać różne rozpraszacze, różne wyzwalacze takiego przeciążenia sensorycznego. Jak mogą być bardziej elastyczni w opanowywaniu, w przygotowywaniu się na otoczenie. Jak to się wydarzyło? Jak doszedłeś do tego punktu? Skąd bierzesz tą determinację i energię, żeby uczyć się i innych tych rzeczy?
Kiedy moje córki chodziły do szkoły, musieliśmy wychodzić z domu o 8:20. I już od 8:21, jeśli one się spóźniały, to ja nie mogłem tego wytrzymać. To sprawiało, że byłem wściekły. Potrafiłem kopać drzwi, krzyczeć na nie, uderzać siebie w głowę i naprawdę nie mogłem tego wytrzymać. I czego się nauczyłem wtedy? Kiedy czekałem na nie, byłem w korytarzu i mamy tam taką tabliczkę. Na niej jest kilka słów napisanych. Byłem bardzo wściekły, ale te słowa jakoś przykuły moją uwagę. I zauważyłem, że kiedy zacząłem je czytać, poczułem się tak, jakby ktoś oblewał mnie ciepłą wodą, jakby ktoś na mnie lał ciepłą wodę. I kiedy koncentrowałem się na tym czytaniu, poczułem wow. Poczułem ulgę i wtedy uspokoiłem się, powiedziałem dziewczynkom, słuchajcie, musimy wychodzić o 8:20. Jeśli będziecie się spóźniać, powiedzcie mi o tym. Więc to, co one teraz robią, to po prostu mówią, tato, spóźniam się. To potrwa kolejne 20 minut i nauczyłem się, że pomaga mi czytanie. Po prostu otwieram wtedy książkę. Koncentruję się na tym, co czytam i te wszystkie myśli o spóźnieniu, o czasie po prostu znikają. Znikają dlatego, że jestem skoncentrowany na czytaniu. Arsenal, wspomniałeś o bardzo wielu strategiach radzenia sobie z przeciążeniami sensorycznymi. Mówiłeś chociażby o takim przygotowaniu do tego, że pociąg będzie wytwarzał mocny dźwięk i przygotowywaniu się do zaakceptowania tego. Ale to są też skomplikowane operacje takie myślowe. Pamiętam, jak opowiadałeś mi o wyobrażaniu sobie w związku na przykład z takim pociągiem konkretnych obrazów i procesowanie tego, przygotowywanie się, że no, taka sytuacja będzie wiązać się z danym przeciążeniem sensorycznym. I takie wizualne wyobrażanie sobie czegoś też może pomóc przetworzyć negatywne skojarzenie na bardziej pozytywne. I to jest coś, co na co dzień robią osoby w spektrum autyzmu, żeby sobie radzić z tymi bodźcami. I to są strategie, których ludzie w spektrum mogą uczyć się od ciebie. Ty opowiadałeś też, że musiałeś uczyć się na temat perspektywy innych, na temat podchodzenia do ich emocji i częścią tego pewnie jest to, o czym już wspomniałeś, czyli sytuacja, kiedy twoja córka Samantha próbowała popełnić samobójstwo. Ten moment, kiedy opisywałeś, że nie mogłeś jej przytulić, mimo że twoja żona cię do tego zachęcała i sugerowała, że to powinieneś zrobić. I ta historia z przytulaniem też miała swoją kontynuację. Ja o tym od ciebie słyszałem, ale czy mógłbyś wyjaśnić, jak rozumiałeś wtedy przytulanie innych? Jasne. Więc przepraszam, to może brzmieć teraz głupio, ale nie było wtedy głupie dla mnie. Wtedy w mojej głowie ja miałem takie wyobrażenie, że jedyną osobą, którą mogę przytulić, jest moja żona. I kiedy moje dzieci podchodziły się do mnie przytulić, ja od razu się odsuwałem, wysuwałem do przodu rękę, swoje ramię, mówiłem stop, to moja sfera prywatna. I jedyne, co wtedy mówiłem, to nie, stop. Po prostu wtedy myślałem, że ja tylko mogę przytulić swoją żonę. I nigdy nie przytulałem dzieci. I wiesz, ta cała sprawa z tym doprowadziła do tego, w zasadzie pozwoliła mi wziąć udział w takim wydarzeniu, które miało na celu zebranie funduszy dla organizacji. Zorganizowaliśmy takie wydarzenie na Uniwersytecie w Bournemouth, gdzie przytuliłem 26 osób w 5 godzin. I wiesz co? Dla mnie to było bardzo trudne. Bardzo trudne. Po przytuleniu jednej osoby czułem się, jakbym przebiegł maraton. I pod koniec tych 5 godzin, to było bardzo wykańczające, pod koniec tych 5 godzin, kiedy przytulałem ludzi, w mojej głowie już widziałem takie obrazy
Na przykład, kiedy odchodziłem od nich, widziałem ich powieszonych. Po prostu dla mojej głowy to było za dużo. Za dużo takiego przełamywania siebie. Jeśli obejrzałbyś nagranie z tego eventu, to mógłbyś powiedzieć, że byłem naprawdę wykończony i że dla mojej głowy to było naprawdę dużo. Nawet nie zapamiętałem tego, że tego dnia przytuliłem swoje dwie córki. Dopiero kiedy przeczytałem o tym w książce, zadałem sobie pytanie, co? Byłem zdziwiony. Myślałem sobie wtedy, co? Ja nie przytulałem dziewczynek, ale one mi powiedziały, że tak, tak, tato, wtedy nas przytuliłeś, więc to było dużo dla mojej głowy. Ale lubię przekraczać granice, lubię stawiać sobie wyzwania. I wiesz co, złożyłem aplikację, ona właśnie przeszła do Księgi Rekordów Guinnessa. Planujemy w lato takie wydarzenie polegające na pobiciu rekordu w największej ilości osób przytulanych w ciągu jednej minuty i to jest 83 osoby, ten rekord do pobicia. Bardzo ekscytujące. O, Arsenal, w takim razie trzymam kciuki. To jest bardzo ciekawa historia i właśnie miałem załączyć link do tego wydarzenia na Uniwersytecie w Bournemouth, żeby słuchacze mogli go obejrzeć. On zostanie zamieszczony, załączony do tego filmu, do tego nagrania podcastu. Ten rekord to 87 osób w ciągu minuty, więc trzymam za ciebie kciuki. Zrobiłeś ogromny postęp w swoim funkcjonowaniu i na przykład w obszarze bycia bardziej elastycznym, ale wiem, że bywają takie momenty, że możesz dalej mieć trudności. Na przykład przy przechodzeniu w nieznanym otoczeniu z pomieszczenia do pomieszczenia. Mam takie wspomnienie z tobą związane, kiedy na przykład musiałeś przyjść wcześniej albo kiedy zdarzało ci się obchodzić wszystkie pomieszczenia w ośrodku, w którym pracowaliśmy. Czasem nawet zaciąć się przy takim przechodzeniu z pomieszczenia do pomieszczenia, ale to miało na celu właśnie takie przyzwyczajenie cię, oswojenie się z tym, że rozpoczyna się nowy dzień i że będziesz właśnie musiał się przemieszczać między pokojami. Czy możesz opowiedzieć, jak się przygotowujesz na tego typu problemy i jak sobie z nimi radzisz teraz? Tak, więc gdziekolwiek teraz nie idę, muszę dostać dokładny adres i to, co zwykle z nim robię, to wpisuję go w wyszukiwarkę Google i sprawdzam na Google Maps. Jeśli to jest jakaś instytucja biznesowa, to wchodzę na ich stronę i oglądam tą stronę. Najczęściej tam mają na przykład zdjęcie budynku, więc mogę go sobie obejrzeć. Też to, co robię, to jeśli muszę w jakimś miejscu się pojawić, to jadę tam dzień wcześniej, żeby się przygotować, żeby to miejsce obejrzeć. Czasem zdarza się, że to jest nawet kilka tygodni wcześniej. To, co też robię, to wchodzę do tego budynku, informuję, że no, będę musiał tam się pojawić, na przykład, że prowadzę tam jakieś spotkanie, jakieś szkolenie i czy byłoby w porządku, gdybym wszedł i obejrzał sobie po prostu ten budynek, gdybym go obszedł. Na przykład w przyszłym miesiącu daję taki wykład w bibliotece w Bournemouth i to, co zrobiłem, to po prostu poszedłem tam, wyjaśniłem i miałem możliwość przejść się po budynku. Na przykład to, co robię, to sprawdzam, gdzie są drzwi ewakuacyjne. Sprawdzam też, gdzie są toalety. Po prostu staram się zebrać jak najwięcej informacji, więc to, co robię, to no, używam różnych źródeł. Google Maps. Zbieram jak najwięcej informacji na temat danego miejsca. I tak, żeby to wyjaśnić jakąś historią, no to ja, kiedy idę do nowego otoczenia, zachowuję się trochę jak zwierzę. Wchodzę tam i się rozglądam. Nie chcę powiedzieć, że oglądam się za jakimś niebezpieczeństwem, no ale w sumie tak, po prostu rozglądam się
tak żeby poczuć się bezpiecznie. I na przykład to, co też robię, to kiedy wchodzę do jakiegoś pomieszczenia, zawsze staję najpierw w jego rogu, w kącie. Siadam też w rogu, żeby móc wszystko widzieć, wszystko kontrolować, żeby po prostu móc się rozglądać. Kolejny taki przykład daje na przykład mowę dla rodziców w szkole. No i kiedy poszedłem sprawdzić tą salę, w której będzie to szkolenie, zauważyłem, że tam na poddaszu są pootwierane okna. Też dookoła są krzesła, które są przytwierdzone do podłogi, więc nie można się odpowiednio w stosunku do tych okien ustawić. I to, co zrobiłem, to popatrzyłem na te okna i zapytałem kadry, czy te okna bardzo trzaskają w momencie, kiedy się je zamyka. Oni nie do końca wiedzieli, o co mi chodzi, popatrzyli tak na mnie i mówią, no jak się zamyka, tak, to mogą trzasnąć. I on mówi, że więc wtedy im powiedziałem, że no, jeśli chodzi o ten dźwięk, to może być dla mnie nieznośne, to może sprawić, że na przykład będę autoagresywny, że sobie coś zrobię i w następnej minucie oni już znaleźli sprzęt do tego, żeby zamknąć to okno, więc przygotowali do tego otoczenie i zrobili to natychmiast. To, co też robię, to na przykład pytanie w danym miejscu, czy spodziewają się tam alarmu przeciwpożarowego. Ludzie też są zdziwieni, odpowiadają, że nie, i mówię, że no problem polega na tym, że to jest taki dźwięk, który może też sprowokować jakąś autoagresję u mnie, więc muszę się na to przygotować, dlatego zadaję to pytanie. Miałem też takie spotkanie w banku z menadżerami z południowego wybrzeża i na tym spotkaniu zostało mi zadane pytanie, jak ja odbieram przychodzenie do ich banku. Kiedy jeden z tych menadżerów o to zapytał, ja odpowiedziałem, wiesz co, to jest dla mnie trudne. On z takim niezrozumieniem na mnie popatrzył i zapytał, no czy mógłbyś to wyjaśnić? No więc opowiadam mu, że na przykład kiedy przychodzę do banku, tam są automatyczne drzwi i że miałem taki problem, że ja stanąłem przed tymi drzwiami automatycznymi i z mojej perspektywy, jeśli otwierają się drzwi i nie otwieram ich ja, to powinien otwierać je ktoś, kto jest z drugiej strony. No i przy drzwiach automatycznych te drzwi się otwierają, ale z banku nikt nie wychodzi. Dlatego ja musiałem tam stać i w ten sposób to przetwarzać w swojej głowie, że dopiero jak wychodziła jakaś osoba, to rozumiałem, dlaczego otwierają się drzwi i wtedy mogłem przez nie przejść. I wtedy ten menadżer zadał mi pytanie, czy ja mógłbym to po prostu zignorować, czy mogę sobie jakoś inaczej z tym poradzić. No i ja go zapytałem, no a jak można sobie z czymś takim poradzić, jak ja myślę w ten sposób i dla mnie to jest po prostu ciężkie, ale dałem im jakąś podpowiedź, powiedziałem, że to problem i wiesz co, następnego dnia oni powiesili po prostu przy tych drzwiach kartkę z taką informacją, że to drzwi automatyczne i same się otwierają i to była niesamowita różnica dla mnie. Tylko ta mała rzecz, ale to była duża różnica. No właśnie, Arsenal, więc takie małe dostosowania, taki sposób rozumienia tego świata neuronietypowego przez świat neuroróżnorodny po prostu. To jest tak naprawdę kwestia komunikacji między tymi światami. Czasem kwestia zrozumienia, że osoby neuronietypowe potrzebują jakichś dostosowania otoczenia, a to otoczenie społeczne powinno też rozumieć, że to jest sposób na odkrycie prawdziwego potencjału osób na
na przykład w spektrum autyzmu, na odkrycie ich talentów, że trzeba usunąć z ich otoczenia przeszkody, trzeba w jakiś sposób dostosować to otoczenie do nich, żeby widzieć ich potencjał. Czasem to wymaga zrozumienia przez nas, przez osoby neurotypowe, że osoby na przykład w spektrum autyzmu potrzebują przeanalizować różne wyzwalacze takiego przeciążenia sensorycznego, różne takie czynniki ryzyka, również to, że mogą mieć problem z tranzycją, z przechodzeniem z pomieszczenia do pomieszczenia, że z różnych powodów mogą się tam zacinać, że tym powodem mogą być na przykład automatyczne drzwi. Zrozumienia tego, że bez wyjaśnienia one tam mogą utkwić, prawda? Mogą stać przez kilka godzin i mieć problem z przejściem z pomieszczenia do pomieszczenia. To jest coś, co musimy zrozumieć, że ludzie inaczej przetwarzają informacje, że czasem potrzebują na to dodatkowego czasu. To też przypomina mi o czymś, o czym kiedyś mi opowiadałeś, że w trakcie spotkania na uniwersytecie zostało ci zaoferowane jakieś ciastko, herbatnik jako poczęstunek. I pamiętam, że to było związane z takim twoim rytuałem, z takim przyzwyczajeniem, bo miałeś taki rytuał, że zawsze jadłeś ciastko wieczorem przed tym, jak szedłeś spać. I to oznaczało dla twojego mózgu, że to jest czas na to, żeby usnąć, żeby iść spać. O tak, tak. Faktycznie przypominam to sobie. Żeby to sobie przypomnieć, to muszę sięgnąć pamięcią kilka lat do tyłu, ale miałem problem ze snem, więc musiałem wytrenować swój mózg do tego, żeby dawać mu jakiś sygnał, że jest czas, żeby iść spać. Bo zwykłem sypiać tylko na przykład 2 godziny dziennie. Więc żeby sobie z tym poradzić, nauczyłem się strategii. Więc jedna ze strategii, których się nauczyłem, to wytrenowanie swojego mózgu, że koło 9:30 wieczorem, koło 9:30 zawsze miałem 2 ciastka i jakiś napój. I dla mojego mózgu to znaczyło, że jeśli przychodzi czas na ciastka i napój, to jest czas, żeby iść spać. No i właśnie, kiedy byliśmy na tym spotkaniu, ktoś dał mi kubek herbaty i 2 ciastka. No i kiedy tylko to zobaczyłem, to zacząłem wręcz obsuwać się z krzesła. Zacząłem usypiać. Więc w takim razie, Arsenal, nie ma takiej negocjacji z twoim mózgiem, prawda? Że jeśli jest jakaś akcja, to jest to sygnał, że musi być automatyczna reakcja. Czy to się zgadza? Czy to właśnie tak jest procesowane? Tak, więc no teraz mam strategię na to, żeby spać i obecnie śpię około 7-8 godzin. Nauczenie się tej strategii zajęło mi jakieś 3-4 lata, ale było tego warte. Zdecydowanie było tego warte, ale no tak, to były trudne czasy. Arsenal, wracając do tematu pracy. Kiedy czytałem w książce rozdział mówiący o twoim życiu zawodowym, był tam taki fragment, chyba nawet tytuł rozdziału, mówiący o tym, że zawsze, że zaczynałeś każdą pracę od zera, każdą pozycję od najbardziej podstawowych obowiązków. Z czym to było związane? Czy to było związane z tym, że potrzebowałeś czasu, żeby się nauczyć danej pracy? Czy bywało też tak, że no, potrafiłeś ogarniać te podstawowe obowiązki, ale miałeś jakiś problem z pokazaniem swojego wcześniejszego doświadczenia w CV, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej? Jak to wyglądało? Bo przecież później miałeś już doświadczenie i ty w ogóle zacząłeś pracować bardzo wcześnie, prawda? Tak, tak. Ja skończyłem szkołę w środę w 1978 roku i zacząłem pracować następnego dnia od 4 rano.
I we wszystkich swoich pracach ja nigdy nie aplikowałem używając CV, nigdy nie miałem CV. To zawsze było z jakiegoś polecenia. Zawsze to było z polecenia jakiegoś kolegi, jakiegoś znajomego, albo zrobiłem swoje pierwsze CV w grudniu tamtego roku. Pierwszy raz użyłem wtedy CV. I we wszystkich moich pracach przez mój autyzm i trudności w uczeniu się, niepełnosprawność w tym obszarze, po prostu każda moja praca to było na przykład w nowo otwartej fabryce albo w jakimś nowo otwartym miejscu. I wiesz, kiedy oni się otwierają, to w zasadzie biorą każdego. Wiesz jak jest, oni po prostu biorą każdego, prawda? Więc tak robiłem, tam szedłem. Inna sprawa, że przez moje problemy z wymową ludzie zawsze dawali mi najgorsze prace, najprostsze. Tu pozamiataj, tutaj wyczyść, to pokrój. A potem uświadamiali sobie, że każdą pracę, którą mi dawali, robiłem na 100%. No i właśnie dlatego w każdej pracy, w której wtedy zaczynałem od podstaw, zaczynałem od początku, żeby móc pokazać ludziom, jak pracuję, na co mnie stać. I wtedy, kiedy oni mnie obserwowali, ja po prostu nie musiałem o sobie opowiadać, nie musiałem mówić o tym, jak jestem w czymś dobry. Ja nie jestem taki, żeby tak o sobie opowiadać. Arsenal, jeśli chodzi o twoje problemy komunikacyjne, co najbardziej tobie pomaga, jeśli chodzi o problem z jąkaniem? To, co teraz robię, to oddycham w inny sposób. Oddycham przez nos i kiedy oddychasz, no, wciągnij teraz powietrze. Zobacz, kiedy wciągasz powietrze, co się dzieje? Twoje ciało się podnosi. Tak, więc to właśnie nie powinno się dziać. Kiedy wciągasz powietrze, twój żołądek nie powinien się podnosić, nie powinien iść do góry, powinien w zasadzie przeciwnie, opadać. Jeśli popatrzysz na jakieś zwierzę, my oddychamy stąd, z klatki piersiowej. A jak popatrzysz na jakieś zwierzę, to w zasadzie ono oddycha unosząc różne części ciała. Oddycha tak jakby z całym ciałem. I tak właśnie powinniśmy oddychać. I to, co teraz robię, to kiedy wydycham powietrze, pozwalam razem z tym powietrzem sobie mówić, prawda? Więc pozwalam z tym powietrzem ujść też dźwiękowi. I kiedy słuchasz, zdajesz sobie sprawę, że mówię w takich sekwencjach. Mówię z przerwami. Ponieważ mówię, wypowiadam słowa razem z wydechem. I kiedy oddycham, zobacz, wstanę. Kiedy oddycham, to widać, że wypinam brzuch. Że mój brzuch odstaje. A kiedy wydycham powietrze, mój brzuch idzie do góry. Więc widzisz, i co jeszcze robię? W każdą sobotę wychodzę na miasto, idę do centrum i co tam robię? Zaczepiam przechodniów. I w każdą sobotę pytam ludzi, gdzie jest sklep z płytami. Więc oni wskazują mi drogę, idę do tego sklepu. I co robię? Później wychodzę, zaczepiam ludzi, pytam, gdzie jest następny i idę do niego i tak robię przez godzinę. I tak robię w każdą sobotę, więc to, co w zasadzie robię, to no, prowokuje komunikację, interakcję międzyludzką. I to, co jeszcze robię, to raz na 6 tygodni idę do fryzjera i za każdym razem idę do innego fryzjera. Dlaczego? Dlatego, że co robisz u fryzjera? Rozmawiasz z ludźmi. I dlatego też za każdym razem przełamuję się, żeby rozmawiać z innym. I jak zaczynałem to praktykować, to zaczynałem chodzić do fryzjera na przykład na 8.
później na późniejsze godziny, na przykład na pierwszą czy na drugą, kiedy jest tam więcej osób potencjalnie, bo kiedy byłem na ósmą, byłem tam sam, ale kiedy chodzę na drugą, to jest już bardzo dużo osób, ten nowy fryzjer jest mną zainteresowany, rozmawia ze mną, ale też inni słuchają, więc prowokuje też coś takiego, że muszę mówić i że inni słuchają. I w ten sposób w zasadzie ja pracuję nad swoją wymową każdego dnia. Każdego dnia. I to, co robię w tym roku, to w czerwcu wracam do takiego programu pomagającego ludziom z wadami wymowy, z jąkaniem się. Wracam do programu, w którym pierwszy raz wziąłem udział 21 lat temu. I wracam tam jako osoba wspierająca. Więc. A mógłbyś powiedzieć trochę więcej na temat tego programu? Gdzie nauczyłeś się tych wszystkich technik? Tak, on nazywa się. Jest o nim cały rozdział w książce. Jest o nim napisany w książce. Program nazywa się Starfish Project. I oni w każdym miesiącu robią taki trzydniowy kurs. Tam jest zasada, że jest tylko 12 osób na tym kursie maksymalnie, więc to nie jest duży kurs i kiedy na niego idziesz, uczysz się technik oddychania, uczysz się na przykład prowadzenia rozmowy telefonicznej. I dlatego, no ty wiesz, że jeśli się do mnie zadzwoni, albo na przykład zawsze, kiedy wysyłam SMS-a, najpierw piszę Arsenalytic, piszę, albo kiedy podnoszę słuchawkę, ktoś wie, że dzwoni do mnie, ale ja się zawsze przedstawiam. Podobnie na Facebooku, na Messengerze. I to, co wtedy robię, przedstawiając się, to, co robię, to jest kontrolowanie mojego oddechu. Nawet kiedy piszę wiadomość, to, co robię, to ja zawsze odczytuję sobie tą wiadomość na głos. I to, co w ten sposób robię, to po prostu uruchamiam swoją mowę. To, co robię, to zaczynam od powiedzenia swojego imienia. I wiesz co? No, to jest po prostu to, kim jestem. W taki sposób też piszę, więc jeśli na przykład to ci się nie podoba i nie akceptujesz tego, że tak piszę, no to nie dostaniesz ode mnie wiadomości. Nawet kiedy rozmawiam ze swoimi córkami, zaczynam od mówi Arsenal Wittig. Możesz sobie wyobrazić, na przykład kiedy one do mnie dzwonią, na przykład prowadząc samochód, i rozmawiają na głośniku, a w samochodzie są ich znajomi i one mówią, muszę zadzwonić do taty, po czym dzwonią i słyszą, że ja się przedstawiam, mówię Arsenal Wittig z tej strony, to słyszę po drugiej stronie śmiechy i ludzie się pytają, co on mówi, co on robi, po co on to robi. No i wtedy moja córka im odpowiada, że to, co robi, to kontroluje swoją mowę. On się jąka, więc w ten sposób sobie pomaga. I wtedy cały samochód się ucisza i oni sobie mówią, o kurde. Arsenal, wiesz co podoba mi się w tym Starfish Project? To, o czym ty wspomniałeś, to, że te osoby, które same wcześniej potrzebowały wsparcia, potrzebowały nauczyć się technik, one później stają się takimi mentorami w tym projekcie. To one zaczynają pomagać. Więc twoi mentorzy to są osoby, które same miały problemy, przechodziły tą ścieżkę. I to jest też to, co łączy ten projekt z twoją obecną pracą, dlatego że ty jesteś osobą, która sama jest w spektrum autyzmu, która pomaga innym w spektrum. Pomagasz ludziom z problemami w uczeniu się i podobnie w tym projekcie. Będziesz teraz mentorem pomagającym innym, którzy mają podobny problem do tego, który ty masz czy miałeś. Tak, tak. To, co ja też robię każdego miesiąca, kiedy idziesz na ten kurs, pierwszego dnia proszą cię
O odczytanie zdania na kartce? To jest pytanie. I masz po pierwsze odczytać to zdanie, po drugie na to odpowiedzieć. I oglądam sobie co miesiąc nagranie, o co mnie zapytali. I oni mnie zapytali na tej kartce o to, jak mam na imię i gdzie mieszkam pierwszego dnia. Oni to kamerują, więc zadają ci to pytanie przed kamerą. Wszyscy ludzie siedzą wokół, słuchają, więc ja miałem do odczytania te dwa pytania i dalej z zadziwieniem po prostu oglądam to każdego miesiąca. Myślę sobie, wow. Mnie zapytali, jak mam na imię i gdzie mieszkam. Musiałem to odczytać i pierwszego dnia odpowiedziałem tylko Arsenal i Bournemouth. A ostatniego dnia kursu to było Arsenal Wittig. A odpowiedź na drugie pytanie 13, Westby Road, numer mieszkania, pełny adres, Dorchester, BHE. Więc i region, i kod pocztowy, i to było takie wow. Więc to mi daje taki kop energii. Znowu, to jest coś takiego wow. Zobacz, jak dużo osiągnąłem. Chodzę teraz do szkół i daję mowy, daję wykłady. Chodzę do instytucji biznesowych, do bibliotek. I to, co też robię, to jestem na takiej liście kontaktowej do telefonu takiego zaufania dla ludzi jąkających się. Jeśli oni mają zły dzień, to mogą do nas zadzwonić i ktoś z listy może wtedy odebrać i po prostu porozmawiać. Ja dobrze to rozumiem, kiedy ludzie się źle czują, kiedy mają ten gorszy dzień, bo byłem tam. Pamiętam, jak ludzie mnie przedrzeźniali, jak się ze mnie śmiali. Pamiętam na przykład pierwszy dzień w nowej szkole, kiedy nauczyciel powiedział do mnie: Arsenal, czy możesz odczytać pierwszą stronę z podręcznika? Pamiętam, jak tam siedziałem, próbowałem coś przeczytać i wtedy miałem najgorsze jąkanie się w swoim życiu. I wtedy, kiedy próbowałem ten tekst przeczytać, uśpiłem całą klasę, wszyscy dookoła po prostu spali, więc przechodziłem przez wszystkie te rzeczy. I teraz no po prostu lubię pomagać tym ludziom. Mogę im powiedzieć: posłuchaj, jest nadzieja. I dlatego musisz uwierzyć. Dlatego, że w moim życiu tak było. Ja ciągle słyszałem: Arsenal, nie możesz zrobić tego, nie jesteś w stanie zrobić tamtego. I kiedy to słyszysz, to w końcu zaczynasz w to wierzyć. Zaczynasz tak właśnie myśleć o sobie. Kurde, nie mogę zrobić tych wszystkich rzeczy, nie jestem w stanie. A teraz, jeśli dasz mi jakieś wyzwanie, ja to zrobię. Ja to zrobię i mogę powiedzieć do tych ludzi: wypieprzać. Dobra robota. Dobra robota, Arsenal. A jeśli mógłbyś pomyśleć o właścicielach firm, o menadżerach, ludziach, którzy prowadzą biznes, którzy boją się zatrudniać osoby w spektrum autyzmu, jeśli oni chcieliby stworzyć takie neuroróżnorodne środowisko, gdyby się przełamali i chcieli tworzyć takie włączające środowisko, również ludzi w spektrum autyzmu, przyjazne dla nich otoczenie, co byś im doradził? Co byłoby wtedy ważne? Powiedziałbym im, żeby pozwolili tym ludziom przyjść na jakiś okres próbny, na jakieś doświadczenie, dlatego że nawet teraz, kiedy mówię ludziom, że mam autyzm i to wszystko, to możesz na nich popatrzeć i to jest jakby się rozmazywali. Jakby to do nich nie docierało. Nie wiedzą, co myśleć. Patrzą też tak jak przez szybę, od razu na nie. Nie są tobą zainteresowani. I myślę sobie wtedy: wow. Myślę, to jest niesamowite.
reakcja ludzi na autyzm. I to dlatego, no, jeśli mam być szczery, jak ja sobie przypomnę, jak lekarze mi powiedzieli, że mam autyzm, to wiesz, co ja im wtedy powiedziałem? O co zapytałem? Będę jeździł na wózku? Na wózku inwalidzkim? I oni się tak patrzyli. Dlatego, że ja nigdy nie słyszałem o tym, nie wiedziałem, co to jest. I miałem wizję siebie na tym wózku i w ogóle wszystko. A wiedziałeś, że to jest postrzegane jako rodzaj niepełnosprawności, jakichś szczególnych potrzeb? Nie, w życiu nie wiedziałem o tym. I no wiesz, teraz wszystko się zmieniło. Ja na to patrzę inaczej. No i teraz dużo się zmieniło, tak? Nieważne, czy ktoś powie, że jest mężczyzną, czy kobietą, dużo więcej jest akceptowane. I w Anglii, i w ogóle na świecie. Więc mam nadzieję, że no kiedyś, jak ktoś powie, że ma autyzm, albo jakieś problemy natury psychicznej, to, że ludzie w reakcji nawet nie mrugną okiem, że po prostu powiedzą okej. Albo w zasadzie, że w ogóle nawet nie będziesz musiał mówić ludziom o tym. Wiesz, że ludzie po prostu... Wiesz co, na przykład znam taką firmę, to jest ogromny bank, amerykański bank. I oni mają swój oddział tutaj w Bournemouth, JP Morgan, i oni mają na przykład taki dzień otwarty dla ludzi w spektrum autyzmu. Mają taki dzień otwarty, taki dzień rekrutacyjny dla potencjalnych pracowników. I myślę sobie, wow. Ale wiesz co? No oni po prostu wiedzą, że ludzie w spektrum, na przykład jeśli interesują się światem liczb i jeśli zaczną pracować dla tego banku, no to bank ma pracownika na całe życie. I naprawdę... I to jest to, w co warto dać ludziom uwierzyć, prawda? Oni muszą uwierzyć, że jest nadzieja. Nawet mam u podopiecznych kilku takich rodziców, którzy mówią, no ale wiesz co, no mój chłopiec nie będzie w stanie tego zrobić, nie będzie w stanie zajmować się tym. I wtedy odpowiadam, dlaczego? Dlaczego nigdy nie będzie w stanie? Nigdy nie powinieneś mówić nigdy. Wiesz, gdybyś mi powiedział na przykład 20 lat temu, gdyby tak wrócić 12 lat i gdybyś mi powiedział 12 lat temu, że będę chodził do szkół i będę tam prowadził wykłady, odpowiedziałbym ci, wow, chyba żartujesz. Ale wiesz, wszystko to jest kwestia no, wiary, tak? Wiary w siebie i posiadania wokół siebie tych ludzi, którzy cię rozumieją. Po prostu musisz mieć ludzi, którzy powiedzą, dajmy mu szansę. I nawet w książce, wracając teraz do tej sytuacji, kiedy doktor powiedział do mojej żony, że ja nigdy nie będę w stanie się zmienić, jest o tym rozdział w książce. Ona to wspomina, mówi, że no jakby musieliśmy się rozstać, musiała wybierać między mną, ja robiłem krzywdę sobie, wtedy no, cierpiała też moja córka. I w tym rozdziale moja żona wspomina właśnie ten moment, kiedy lekarz powiedział, że ja nie będę w stanie się zmienić, i ona żałuje. Żałuje, że we mnie nie uwierzyła. No ale wiesz, lekarze wiedzą najlepiej. Arsenal, i bardzo ci za to dziękuję. Dziękuję, że dajesz tą nadzieję i dajesz tą nadzieję mi, ale muszę przyznać, że ja też jako wykładowca staram się dawać tą nadzieję moim studentom.
Staram się dawać tą nadzieję rodzicom, którzy przychodzą na moje szkolenia na temat spektrum autyzmu. I muszę przyznać, że dzielę się twoją historią. Opowiadam ją właśnie, żeby pokazać ten przykład, to żeby zobaczyć potencjał u ludzi w spektrum autyzmu, żeby móc spodziewać się takiego potencjału, o którym czasem nie myślimy, nie posądzamy te osoby, na przykład, że one będą miały poczucie humoru, że będą miały coś ważnego do powiedzenia innym, że będą mogły wprowadzić jakieś rozluźnienie, coś ważnego w środowisko, wprowadzić coś nowego do otoczenia i że te osoby też są społecznie aktywne, że one mają taką potrzebę stanąć naprzeciwko innym i im coś powiedzieć. To bardzo interesujący sposób myślenia o wspieraniu pracownika jako o takiej okazji dla pracodawcy, żeby tego pracownika mocniej zaangażować. Jeśli pracodawca zaangażuje się w pracownika, to i pracownik bardziej zaangażuje się w pracę. Tak, dokładnie. Moja córka Sam, ta, która próbowała odebrać sobie życie z mojego powodu, zrobiła tytuł magistra kryminologii, ale w tej chwili ona pracuje w szkole wspierającej uczniów w spektrum autyzmu. I wiesz, co mi powiedziała? Tato, to ty mnie zainspirowałeś. I wiesz, co sobie pomyślałem? Pomyślałem, wow. Ta córka, która tyle ze mną przeszła, która z mojego powodu próbowała popełnić samobójstwo, mówi teraz do mnie, tato, zainspirowałeś mnie. I to, co ona wspomina, kiedy o tym mówi, to, że kiedy ja wracałem z pracy, to byłem zadowolony i kiedy myślałem o tym, że idę do pracy następnego dnia, byłem bardzo podekscytowany. Ja się tym cieszyłem. I to, co ona mówi, to ile właściwie ludzi jest w stanie tak się cieszyć tym, że idą do pracy w poniedziałkowy poranek? Kto wtedy tryska radością? I ona powiedziała, że właśnie czegoś takiego chce w życiu. No i właśnie, takie rzeczy się liczą. Nawet jeśli masz taką pracę, że sprawiasz, że ktoś założy buty, założy kurtkę i wyjdzie z domu, to nawet takie zadania w pracy sprawiają, że jestem podekscytowany, ja się nimi cieszę. Właśnie patrząc na twoje mieszkanie, na kuchnię, w której teraz jesteś, w której miałem okazję być, wiem, że tam jest szczególne miejsce, że jest taki szczególny punkt dla ciebie. Czy mógłbyś powiedzieć nam trochę więcej o twojej tablicy pozytywów, tablicy życzeń? Tak, tak, to taka moja mapa z ważnymi rzeczami. To chodź, zobaczmy to. To, co tutaj jest, to przede wszystkim góra lodowa. I na szczycie tej góry to symbolizuje to, co jest na powierzchni, to, co ludzie widzą, co mogą zobaczyć na mój temat. A to, czego nie widzą, jest pod spodem. To jest to, co mam tutaj w sercu. To, co też tutaj mam, co sobie czytam każdego dnia, to jest ten fragment, ten cytat. Przeczytam go dla ciebie. To się nazywa poszukiwanie tego, co najlepsze, koncentrowanie się na tym, co najlepsze. I brzmi tak. Wyrób w sobie nawyk poszukiwania tego, co najlepsze. Koncentruj się na tym, co jest dobre w ludziach i na tym, co dobrego robią. Kiedy jesteśmy otoczeni ludźmi, każdy z nas powinien być mniej krytyczny i bardziej tolerancyjny i zawsze koncentrować się na tym, co dobre. To bardzo piękne. I to jest to, co czytam sobie każdego dnia. Zawsze koncentruj się na tym, co najlepsze. A tutaj mam taki diagram dotyczący zamkniętego umysłu i takiego otwartego
nastawionego na rozwój. I tutaj na przykład ten zamknięty umysł to unikanie wyzwań, a przy otwartym umyśle jest patrz na te wyzwania jak na możliwości. I to jest to, co robię. Dziękuję Ci za udzielenie tego wywiadu, za podzielenie się Twoją historią i Twoim punktem widzenia na temat autyzmu. Raz jeszcze zachęcam do przeczytania książki Avoid Court Arsenal na Twój temat. I myślę, że zadam jeszcze jedno pytanie dla ludzi z Polski, ponieważ książka nie była jeszcze przetłumaczona na język polski. Jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć czegoś więcej od Ciebie na temat autyzmu, jeśli miałby jakieś pytania do Ciebie, czy byłoby ok, gdybym przekazał do Ciebie kontakt? Tak, pewnie. Możesz wtedy podać mój e-mail. Wiesz co? Kiedy ludzie o coś mnie pytają, to ja sobie myślę, mam taką nadzieję, że to dlatego, że chcą się czegoś nauczyć. I jeśli masz przed sobą taką osobę, która chce się czegoś nauczyć, jeśli mam przed sobą osobę, która chce się czegoś nauczyć, to ta osoba ma mój czas. Super, dziękuję Ci, Arsenal.